Jasieńku, swoje imię na nim. Niektórzy czczą pamięć bliskich modlitwą, inni wspominają ich w ciszy. Są też tacy, którzy pamięć zmarłych kultywują śpiewając. Już po raz ósmy na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej w Katowicach zespół Kuczeryki zaprosił do wspólnego śpiewania po polsku, ukraińsku i łotewsku. To są pieśni, które przetrwały wiele, wiele lat, chociaż nie były zapisywane nutowo, przetrwały przekazem ustnym, a to dlatego, że były ważne po prostu dla ludzi, przekazywały ważne treści, niosły czasem ukojenie, czasem refleksję, bo to są pieśni i pogrzebowe, i takie pieśni właśnie refleksyjne. W przeszłości były śpiewane najczęściej przy okazji pożegnania bliskiej osoby albo podczas modlitewnego czuwania przy jej zwłokach. Dziś do wspólnego śpiewania mogli dołączyć wszyscy chętni, choć każdy inaczej przeżywa taki sposób wspominania zmarłych. Bardzo poruszające to było i takie właśnie trochę smutku, trochę też radości, takiej nadziei. Smutek czasami ogarnia człowieka i wspomnienia fajne, wspaniałe. Nawet niepotrzebne są te kwiaty i znicze. Modlitwa jest najważniejsza dla zmarłych. A jak mówi stare katolickie powiedzenie, kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Robak kołdrą stał.